Wielokrotnie mówiliśmy już o technologii i talencie jako warunkach rozwoju metropolii. Najwyższy czas na tolerancję. Tolerancja to nasza otwartość. W Gdańskim Liceum nr 6 opowiemy o młodzieży, która dzielnie walczy ze społecznym wykluczeniem swoich sąsiadów. Uważam to za jakąś misję, którą muszę wykonać w tej szkole. A mentorem dla tych młodych ludzi z szóstki jest mistrz olimpijski Adam Korol. Przez to, że trenują razem, niejednokrotnie razem na treningach schodzą na te same łódki, więc no, czują się ci starsi, szczególnie czują się odpowiedzialni za tych młodszych. Tolerancja to także zdolność rozumienia ludzi wykluczonych społecznie, chorych, starych, niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych. Powiedz mi, co myślisz o tych ludziach, a ja odpowiem ci, co jest warta ta twoja metropolia. Anna Karczo prowadzi nas po spółdzielniach socjalnych, zasilonych ostatnio kwotą ponad 500 000 zł. Liderem projektu jest Gdański Obszar Metropolitalny. Nie, to nie są osoby niepełnosprawne, to są osoby w jakiś sposób wykluczone przez to, że nie mogły znaleźć pracy. Paradoksalnie ludzi marginalizować można także poprzez przestrzeń, a nawet poprzez pozbawienie ich kontaktu z najbliższym dziedzictwem kulturowym. W programie fotografia operatora filmowego Wojtka Ostrowskiego i sam Wojtek Ostrowski jako przewodnik po Dolnym Mieście. Zaczynamy. Nasza podróż zacznie się od dworca głównego, gdzie codziennie przejeżdżam do pracy, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Ale jest jednak coś takiego, co oddziela tę część starego, pięknego miasta, oddziela ją estakada od reszty, od Dolnego Miasta. To jest miejsce magiczne, specyficzne, z bogatym doświadczeniem historycznym, ale też społecznym i kulturowym. W tym budynku mieścił się swoisty sztab. Najpierw był projekt Demokracja dodaj do ulubionych, a potem Młodzi Obywatele w działaniu. Zwróciliśmy uwagę na problem niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, problem uchodźców. I to też dało im do myślenia, ponieważ musieli się zastanowić nad tym, jak tak naprawdę taki projekt zrealizować. Uczyć się na Dolnym Mieście, mieszkać na Dolnym Mieście i hartować się do życia pod okiem Adama Korola. To nie lada doświadczenie. Włączyłem się w program działalności klas wioślarskich tutaj w Zespole Szkół nr 6. Patrzę, mamy do czynienia z dosyć trudną młodzieżą. Jest to młodzież tutaj z okolicy Przeróbki, z Togów, Dolnego Miasta. Jest to młodzież no, niejednokrotnie z licznymi problemami rodzinnymi. Oczywiście one nie są winne, te dzieciaki nie są winne. Po prostu no, czasami sytuacja rodzinna zmusza ich do tego, że no, mają po prostu gorzej niż inni. Jest to wyzwanie, bo my chcemy wyrwać ich trochę z tego środowiska. Wyrwać młodego człowieka ze szkolnej ławki i pozwolić mu zrozumieć najbliższą otaczającą rzeczywistość. Oto idea pedagogów z szóstki. To życie jest bardzo trudne, zwłaszcza tutaj w Dolnym Mieście, gdzie mamy bardzo dużo osób z problemami właśnie wychowawczymi, dzieci, rodziny, całe rodziny, tak, którym trzeba pomóc, uważam. I myślę, że taki młody człowiek przez tego rodzaju sytuacje jest w stanie wpłynąć na jakieś tam decyzje, prawda? Jest świadomy swoich też wyborów i tego, czy chce pomóc, czy nie, bo to bardzo dużo zależy od nich samych. Pani Aneta zaprosiła do realizacji projektów nie tylko własnych uczniów, ale także młodzież z Gdańskiego Konradinum Sopockiego Liceum nr 2 i z Gdańskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych. Myślę, że najpierw trzeba jakoś znieść te bariery, które blokują tym ludziom dostęp do tej pracy. Myśleliśmy grupą o stworzeniu jakichś specjalnych miejsc pracy dla tych ludzi, na przykład w parkach miejskich czy przy malowaniu budynków. Natomiast to rozwiązanie też nie daje tym ludziom do końca możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ci ludzie mówili, że są pewne możliwości takiej pracy, natomiast nie pozwalają im one na utrzymanie się. Bezdomność to jest ten moment, w którym już nie mamy gdzie się podziać, gdzie wszystkie ostateczne środki, które mieliśmy, możliwość, że wiemy, że mamy gdzie wrócić, że jest ten dom, rodzina, ktoś na nas czeka, to jest ten moment, w którym już tego nie ma. Jesteśmy sami i musimy sobie radzić bez niczyjej pomocy. Nie mamy miejsca, żeby odpocząć, żeby przyjść, porozmawiać, nic. Zostajemy w sumie kompletnie sami. Wykluczenie ma różne oblicza i nie manifestuje się jedynie poprzez ubóstwo, bezdomność czy bezrobocie. Do tej pory odbyły się wycieczki do synagogi, cerkwi, meczetu, gdzie kapłani
tłumaczyli nam, na czym polega ich wiara, jakie mają priorytety, ważne cele. Takie spotkania mają na celu rozjaśnić nam, Polakom, że każda kultura jest inna, ale co nie znaczy, że jest zła. To były osoby, które mają bardzo dużo talentów. Oni chcą żyć tak jak normalni ludzie. Oni starają się znaleźć pracę. Osoby grają na różnych instrumentach, pięknie rzeźbią, piszą wiersze. Bardzo ładne wiersze, ponieważ zrobiliśmy tutaj właśnie taki pokaz talentów u nas w szkole. Zaprosiliśmy różne osoby. I osoby czytały te wiersze, właśnie grali na trąbce, pokazywały te osoby swoje rzeźby i naprawdę bardzo ładne. Patrzeć i widzieć. Oto film zrealizowany przez uczniów z 6 LO. Zapraszam do oglądania. Na początku pierwszego dnia nagrywaliśmy podróż z naszej szkoły, z 6 Liceum Ogólnokształcącego do Letniewa, do Nowego Portu, do ośrodka dla osób autystycznych. Drugiego zaś dnia całość materiału nagrywaliśmy w tej sali, w której jesteśmy, z osobami z Fundacji Niepełnosprawni Inaczej. Generalnie dzieci autystyczne chyba do końca nie rozumiały tego, że jest kamera i zdjęcia. Niepełnosprawni jednak tak pomagali trochę, w sensie, że coś tam się raz spojrzeli, czasami się odwrócili niestety, ale raczej nie było problemów. Jeżeli coś się zaczyna robić, to trzeba to brnąć, niezależnie od tego, ile to zajmuje czasu, czyli też wytrwałości przy okazji. Nauczyło mnie o ludziach, no nie wiem, no. Czasami też się inaczej zachowują zupełnie przy kamerą. Powiedzmy, że zupełnie inaczej chodzą, oddychają, mówią, patrzą. Jest takie coś, że coś w ogóle inaczej się wykonuje gesty, nawet automatycznie, nie czując tego. Jesteśmy świadomi tego, że są osoby niepełnosprawne. Nie zawsze my nawet wiemy, że one są niepełnosprawne. No i że niepełnosprawność to przede wszystkim nie jakieś tam jeżdżenie na wózku, czy nie wiem, czy chodzenie na jednej nodze, ale także różnego typu patologie, typu alkoholizm, czyli z alkoholizmem się od razu wiąże też odrzucenie społeczne. Odrzucenie społeczne przez swój wygląd, przez trudną sytuację rodzinną, przez trudną przeszłość i tym podobne. O czym zrobisz następny film? Nie, o życiu. Część uczniów określała na przykład osoby, nie wiedząc skąd pochodzą, że są godne zaufania, że są uprzejme. Natomiast ta część osób, która miała już podpisane te twarze, określała je jako po prostu, kierując się stereotypami, że nie są godne zaufania. Metropolia współczesna, europejska, sprzyja wielokulturowości, wielojęzyczności i jestem tego świadkiem na co dzień w Warszawie. Oczywiście jest to proces, który odbywa się na naszych oczach, kiedy z kraju jednolitego narodowo, z kraju, w którym większość społeczeństwa była polskojęzyczna, przekształcamy się w kraj, w którym dominują różne języki, w tym języki sąsiadów, języki mniejszości narodowych, czy języki migrantów, czy języki turystów. Wcześniej języki mniejszości narodowych funkcjonowały w zamkniętej sferze, głównie w ramach własnych społeczności. Natomiast teraz w różnym stopniu te języki są obecne w życiu metropolii. Mogę mówić za tych Romów, których znam. To są Romowie, którzy mieszkają od urodzenia, od pokoleń w Polsce. Oni w 99% czują się Polakami, nawet jak wyjeżdżają z Polski, to czują bardzo duży szacunek i bardzo duży związek z Polską. Ja znam rodziny romskie, które mieszkają po 40-50 lat poza Polską i ich dzieci mówią płynnie po polsku, a znam rodziny polskie, typowo polskie i po niecałym roku zapominają mówić po polsku, także wie pan, no to jest ta różnica. Dowiadują się o nas pocztą pantoflową albo też wiedzą o tym, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa w województwie pomorskim. Są takie dwa ośrodki, jeden tutaj w Gdańsku, a drugi w Słupsku. I te organizacje wiedzą, że my działamy, że my możemy je wesprzeć i dowiadują się od znajomych, z innych organizacji, z naszej strony internetowej. W sumie to jest grupa znajomych. Wszyscy się znają, bazują na swoich kompetencjach i umiejętnościach, to co potrafią robić. I dzięki temu, że się znają i połączyli jakoś, powiązali też wszystkie sznurki, to wiedzą, że mogą na sobie polegać.
i korzystając z tych swoich umiejętności będą mogli zarabiać pieniądze. A przez to, że się lubią i znają, to jest dodatkowy plus dla nich. Wiedzą, że mogą na sobie polegać. Większość z nich to są osoby, które nie mogły znaleźć pracy na rynku otwartym i pomyślały, że spółdzielnia socjalna to jest dla nich dobry sposób do tego, żeby samemu sobie znaleźć pracę, samemu sobie stworzyć miejsce pracy i być z niego zadowolonym. Na pewno należy próbować, nie można dać się zblokować, należy podejmować wyzwanie, jeżeli pojawiają się problemy, należy tym problemom zaradzać. Mój los mam we własnych rękach. Stwierdziliśmy, że założymy tą spółdzielnię socjalną Overhead ze względu na to, że po prostu każdy chce pociągnąć swoją pasję dalej, pracować po prostu w czymś, czym się spełni. Moim zadaniem jest pilnowanie, aby wszystko się grało w papierach. Chłopaki grają na instrumentach, a ja mam grać tak, aby kasa się zgadzała. Najfajniejsze, co jest w tej spółdzielni, to jest to, że Wojtek ma też pod swoją opieką 12 osób niepełnosprawnych i one tutaj pracują. Tutaj znalazły miejsce pracy, stałej pracy, dzięki której też mogą się rozwijać i mogą uczestniczyć w życiu społeczeństwa. To są osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność wcześniej nie miały szans na znalezienie pracy na otwartym rynku. Nikt nie chciał ich zatrudnić, a nawet jeżeli, to po pewnym czasie osoby te zostały zwalniane, gdyż nie miały podstawowych umiejętności, takich, które są w pracy wymagane. Obowiązku przychodzenia na 8 czy na 7 do pracy. To, co robi spółdzielnia, to nie tylko możliwość pracowania, ale również uczenie ich właśnie tych właściwych nawyków pracy, które umożliwią w przyszłości znalezienie pracy na otwartym rynku. Moim zdaniem warto zajrzeć też do Rumi, do spółdzielni socjalnej Studio Effect, którą tworzą osoby wykluczone po leczeniach alkoholowych. Nas połączyły relacje sąsiedzkie, rodzinne, jak również choroba, której skutkiem były terapie uzależnień w Toruniu w ośrodku odwykowym. W firmie dysponujemy m.in. ploterem drukującym, który pozwala nam na wydruki wielkoformatowe, a także ploterem tnącym, który wykorzystujemy do cięcia na przykład folii i do przyklejania jej na przykład na szybach, na jakichś budynkach, oklejania właśnie liter. Na koniec raz jeszcze wrócimy do młodych obywateli w działaniu. Na Dolnym Mieście w Gdańsku rewitalizacja idzie pełną parą. Pytanie, co uda się ocalić z Dolnego Miasta po rewitalizacji? A kiedy wejdziemy do tej kamienicy, no widzimy, tu wszystko jest prawdziwe. Tu, no jak cytując Misia, pan wie, kto po tym kamieniu stąpał, tak? Tu wchodzimy, dotykamy poręczy i tej poręczy na pewno dotykali przedwojenni gdańszczanie i mi brakuje takiej łączności między Gdańskiem ze starówki średniowiecznym i może późniejszym, a teraźniejszością. Wojtek prowadzi nas po labiryntach klatek schodowych, dotyka starych klamek i pomaga nam zobaczyć każdy architektoniczny detal. Patrzeć i widzieć. To prawdziwa sztuka.